Telewizja Republika, od niedawna jedna z największych stacji informacyjnych w Polsce, stacja, która no, kieruje się mówieniem tak, jak jest. Dzisiaj pani Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Dzień dobry, pani poseł. O, tutaj mamy kłopoty z łączem, proszę państwa. Zmiany w sztabie polskiej kadry skoczków narciarskich tuż przed rozpoczynającym się turniejem czterech skoczni. Wojciech Topór zastąpi Marka Noelkę w roli drugiego trenera kadry. Noelkę najprawdopodobniej nadal będzie pracować w Polskiej Federacji, ale już w innej roli. Oni, mając sądowy prawomocny zakaz, przychodzą do Sejmu, głosują, nic się nie dzieje. To nie głosowali posłowie, to głosowali obywatele. Poznajmy głos spod skoczni na miejscu w Oberstdorfie. Jest nasz wysłannik. To jest oczywiście Kacper Merk i on ma gościa. Kacper, jak to jest? Bo tutaj w studiu trwają dywagacje. Ale panowie, poczekajcie, chwila, moment. Tak. Bo tu tak my wyglądamy, jakbyśmy byli niegotowi, ale to może dajcie znać wcześniej, że jakieś wejście robimy czy coś, żeby tak dobra, sobie tutaj Kacper, stoimy. Dobra, dajemy znać, będzie wejście. Bardzo nieprofesjonalnie. Zacznijmy jeszcze raz. Poczekaj, dobra. Jesteśmy na żywo. Zacznijmy jeszcze raz. Dobra, no. Dobra, uwaga. Proszę państwa, przed skocznią w Oberstdorfie są nasi wysłannicy. To zagadnienie jest kluczem do zrozumienia powodów, dla których ci uzależnieni od Rosji, spętani kontaktami, niejawnymi relacjami z rosyjskimi służbami wracają dzisiaj do polskich instytucji, w tym do polskich służb. Przypomnijmy. Nie, chłopaki, nie to. To nie to. O tym za chwilę porozmawiamy. Dobrze, niech będzie w takim razie. Tak naprawdę trzeba zawsze tą granicę gdzieś mieć mocno wyznaczoną, żeby a mi jeszcze przychodzi do głowy, Darek, taka rzecz jak intencja, że ludzie, dobrze by było postawić sobie pytanie, jaką ja mam intencję w tym, że flirtuję, bo jeżeli flirtuję, bo mam jakieś nie... Filtruje, powiedziałbym. To zależy. Filtruje i filtruje. Ale zostańmy na razie przy flirtowaniu. To jest głównie spowodowane kwestiami związanymi z wpływem El Niño na produkcję w głównych obszarach upraw surowców, takich jak cukier, takich jak ryż, więc tutaj no, warunki pogodowe na pewno będą miały wpływ na kształt podaży w 2024 roku. A mógłby pan wytłumaczyć tylko, na czym polega ten wpływ El Niño? Bo to jest dla osoby, które się na tym nie znają, żeby wytłumaczyć, to znaczy, co on dokładnie robi, że tej żywności jest mniej. Zostawiając na boku to, czy znajduje się tam uczciwie, czy znajduje się tam nieuczciwie, czy powinna się znaleźć, czy nie powinna się znaleźć, prezydent po prostu ma niezbywalne prawo łaski. No. Czyli mnie nie słychać teraz, tak? Dobrze, już działa, cieszę się.